Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na pojedynek pomiędzy 17-letnim Ramesh Babu Pragnanandą kontra Magnus Carlsen. Ten 17-latek z Indii, moi drodzy, był mistrzem świata do lat 20, gdy bodajże miał wtedy lat 15, więc, no, niesamowity sukces, wielki talent jeden z wielkich talentów. Hinduskich szachów i muszę przyznać, że partia przebiegała w sposób ciekawy i niewytłumaczalny zarazem. Ale za chwilę to się wyjaśni podczas analizy. Tata Steel 2022, gdzie gra Jan Krzysztof Duda. No Magnus Carlsen tutaj gra kolorem czarnym. Przejdźmy do analizy. Otóż D4, D5 odpowiedział Magnus. C4, E6. Skoczek na F3, i Magnus teraz postanowił wybić pionka na C4, czyli zastosować przyjęty gambit hetmański. Na co białe odpowiedziały ruchem E3, na spokojnie. Tutaj można grać też, oczywiście, E4. Ja się tylko zastanawiam, to mnie bardzo ciekawi, jakie podejście. Miał ten młody chłopak grając z Magnusem Carlsenem. Przypuszczam, że to jest pierwsza jego klasyczna partia z Mistrzem Świata i czy się denerwował, czy właśnie miał jakiś tam stres z tym związany. To jest bardzo ciekawe, bo to też może świadczyć o tym, jak jak partia się potoczyła i jakie ruchy wykonywał, ale to też za chwilę się wszystko powinno wyjaśnić. Otóż w tej sytuacji A6, tutaj ten pionek zostaje zbity, to jest teoria debiutu, tu się nic nie dzieje. Skoczek zagrywa na F6, Roszada ze strony białych i posunięcie C5. Normalna gra, tutaj przede wszystkim czarne chcą atakować centrum, chcą gryźć to centrum i co ciekawe. No takie powiedzonko już słynne, krążące po internecie i w, oczywiście w środowisku szachowym, czyli z juniorem do końcówki. Trochę to się śmiejemy, bo ten junior, junior ma 2600 ponad ranking, jest narcymistrzem. No więc nie do, nie do końca to jest prawda, ale co by było jak na przykład pionek by zbił na C5? Tak można też grać. Ja jestem ciekawy odpowiedzi mistrza świata, bo pozycja przybiera bardzo symetryczny charakter i jest niełatwo wygrywać to czarnym kolorem, patrząc po, przez pryzmat faworyta, właśnie Magnusa. No i po wybiciu, na przykład tutaj, raczej Hetman musiałby wymienić, nie widać lepszych posunięć. Po wybiciu, wieżą i goniec wybija na C5. Symetria jest spora i to są też normalne pozycje. Tu jest, no, nawet ciężko mówić o przewadze: jest to równa pozycja, tak naprawdę. Minimalnie białe mają lepiej, bo tempo więcej i tyle w temacie, ale to nie jest żadna krzywda. Absolutnie tak się gra. No i teraz nie wiem. Co Magnus miał zaplanowane? No przypuszczam, że ten zawodnik, no, czyli Carlsen, potrafi grać bardzo dobrze równe pozycje i wykorzystywać minimalne przewagi. Nie wiem, ale młody tutaj zawodnik zagrał właśnie ambitnie, czyli ruch B3, proponując właśnie grę figurową dalej. Posunięcie B6. No, tak, tak, się, tak się zastanawiam, dlaczego ruch B5 nie jest stosowany. Przypuszczam, że można go zagrać. To jest normalne też posunięcie. Goniec zagrywa na E2 i tam skoczek z B na D7, goniec B7 i tak dalej. No cóż, ale Magnus może chciał przeciwnika nieco wybić z rytmu, grając posunięcie B6. Ja tego posunięcia... Znaczy. Kojarzy, oczywiście, ale um, no, to jest najwyższy poziom, więc tutaj w niuanse nie wchodzę. Goniec zagrywa na A3 w tym momencie. Bardzo sprytne zagranie, bo jak będzie wybicie na D4, no to my tam wybijamy i deroszujemy czarnego króla. Skoczek zagrywa jednak na D7. Co pozwala tutaj wzmocnić obronę punktu c5. Tak jak widzimy, białe się tutaj zaczaiły na ruch c5, no to czarnego mocniej wybroniły, z przyjemną opcją wyprowadzenia, oczywiście, figury z tempem. I teraz białe grają ruch d5, co się okazuje najlepsze posunięcie w partii. Ja przypuszczam, że ta sytuacja nadal może być na szachownicy u obu panów w domowych analizach. No i w tej sytuacji. Carlsen po prostu zbił pionka na D5. Jeżeli by było zagrane B5, to by był fatalny ruch, ze względu na pionek bije na E6. No jak tu zbijamy gońca, no to tutaj zbijamy oczywiście no, skoczka i tu białe są świetne, więc tak grać nie można. Na co tutaj właśnie Carlsen wybił na D5, goniec wybił na D5, no i teraz ktoś powie, no dobra, ale białe oddały gońca ze skoczka. Czy to jest dobre? W tym wypadku... Niezłe, jeżeli by czarne tutaj zbiły tego gońca, to Hetman D5 i tak patrząc ogólnie na tę sytuację, oczywiście atakujemy wieżę, wieża a7 by się czuła tu bardzo dobrze, ona po siódemce by fajnie broniła i jeszcze tutaj goniec ma szansę wejść na b7, ale na przykład goniec b2 i tak naprawdę białych pozycja to jest bardzo przyjemna, mimo że nie ma pary gońców, dlatego że goniec świetnie gra po diagonali, wieża wchodzi za chwilę na d1, skoczek ma szansę wejść na przykład na c3, ewentualnie d2, c4, jakieś tam opcje oczywiście istnieją, skoczek a3, może c4, takie rzeczy, w każdym razie Białymi tutaj gra się bardzo przyjemnie, ale no właśnie, sprawdźmy w partii jak poszło dalej. Otóż po gońcu D5 wieża zagrała na B8. W tym momencie goniec wrócił na B2. Wydaje się pozycyjka białymi super i taka jest, faktycznie jest w porządku. Jest tutaj plus 0,5, plus 0,6 mniej więcej na silniku, więc cały czas stabilnie białymi po debiucie. Goniec zagrywa na E7. Skoczek na C3 to są wszystko dobre posunięcia z jednej i z drugiej strony. Roszada i Hetman zagrywa na C2. Jednologiczne podejście. Tutaj widzimy, że białe planują jedną z tych wież zagrać na pole D1 na rentgen z Hetmanem. Na co Magnus zagrywa B5? Oczywiście ten ruch pomaga troszeczkę Hetmanowi wyjść z opresji, i przede wszystkim. No i łapiemy przestrzeń. Zobaczcie, że tutaj są trzy pionki na dwa pionki na skrzydle. No a z drugiej strony cztery na trzy. Więc też nie aż tak super symetryczny układ. Wieża zagrywa z F na D1. Bardzo fajny ruch. Tak dla osób początkujących, jeżeli ktoś nie wie, jak na przykład. Wyprowadzać wieżę w danych sytuacjach, to zwróćmy uwagę, czy mamy otwarte linie. I zwykle, gdy są otwarte linie, to tam stawiamy wieżę. Tak mówiąc, w ogólnych zasadach, ta wieża ma wolną linię, więc druga wieża ma szansę być na C1 i też ma wolną linię, bo żadna, żaden pionek biały w tym wypadku, żadnej wieży, z białej wieży nie przeszkadza. Hetman zagrał na C7. Posunięcie A4. No i ten ruch już tak jakby wypuszcza taką inicjatywę białych. No to jest takie dosyć trudne. Tutaj silnik rekomenduje takie zagranie jak skoczek G5. Czasami istnieją takie pułapki, jak mamy skoczka na G5 i Hetman z tym skoczkiem przyglądają się wspólnie punktowi na H7. I zagramy sobie skoczkiem na E4, i spróbujemy tutaj wybić z szachem. Jak skoczek wybija, to goniec wybija, i na końcu dajemy tam mata na H7. Oczywiście, Magnus by na to nie pozwolił, absolutnie bo po skoczku G5 można zagrać po prostu G6, no ale taki ruch jest rekomendowany przez komputer no Arcymistrz tak nie zagrał zagrał dosyć tradycyjnie, czyli posunięcie A4, ja rozumiem ten ruch to jest bardzo pożądane posunięcie ze względu, że chcemy ruchu B4 i tu się pojawia dobra placówka dla figury, więc przypuszczam, że po B4 skoczek mógłby zagrać na E4 na przykład, no i byśmy tutaj sobie białymi dobrze stali i nie pozwolili wejść pionkowi na C4, ale to tak w strakie Strategicznych założeniach, na co Magnus zagrał H6. Zobaczcie, że właśnie zorientował się może, że skoczek G5 być nieprzyjemny, dlatego też pewnie H6. No to są takie trudne ruchy pozycyjne. Zobaczcie, goniec C8 w ogóle nie gra jeszcze w tym momencie. Pionek wybił na B5, Pionek wybił na B5 i Hetman E2. Wydaje się logiczne podejście i to jest jak najbardziej dobry ruch. Skoczek chce zbić na B5, Hetman też atakuje. Hetman B6 w tym momencie i posunięcie E4. No, dosyć taki też ciekawy ruch, mi się wydaje taki klasyczny. Troszeczkę to może osłabiać czasami punkt F4. No, i taki, no, jakby to powiedzieć, ma no, taki odpowiedzialny troszeczkę ruch. Pozycja się po tym posunięciu wyrównuje, taka niby mała niedokładność według silnika, ale to trzeba wykorzystać. I Magnus gra perfekcyjnie, moi drodzy, cały czas perfekcyjnie. Wieża E8, tak mówi silnik, tak gra Magnus. Otóż w tej sytuacji widzimy, że wieża stoi na rentgenie z Hetmanem, i teraz jest taki moment w partii, gdzie młody zawodnik z Indii zagrywa ruch Hetman D2. Ten Hetman za dużo zaczyna tańczyć i to jest taki punkt zwrotny, więc wydaje mi się, że, znaczy na pewno jest tak, że ten ruch nie jest dobry. To jest taka mała niedokładność, a wydaje się, że ruch normalny. Tutaj na przykład jakby białe chciały grać E5, to zawsze jest taki ruch, goniec F8 lub goniec D8 i wieża tutaj dobrze to kontroluje. No Hetman zagrał na D2 i jak grać dalej? Otóż Magnus znowu gra... Tak jak silnik szachowy, goniec zagrywa na F8. Ta wieża łapie przestrzeń. Gońce, zobaczcie, wróciły na swoje miejsce. znaczy to znaczy, czarnopolowy wrócił na swoje miejsce, bo ten jeszcze się nie ruszył z C8. Ale to jest już taka mała przeważka, taka minimalna czarnych, i to może źle wróżyć. Otóż w tej sytuacji Hetman zagrywa na F4. Posunięcie B4 ze strony Magnusa. Dobry ruch skoczek A4. Wydaje się, że świetne zagranie. Bo tutaj, jak już wspominałem, Koniec może fajnie obronić punkt C4. Jest tak na Hetmana, co grać dalej. Otóż w tym momencie, no tak jak właśnie gra silnik, tak gra Magnus. O co tutaj chodzi? Niesamowite. Mianowicie, skoczek zbija na D5. Na razie to jest prosty zabieg, dlatego że, jak stracimy tu Hetmana, to tu odbijamy, więc no wieża odbiła na D5 i Hetman zagrywa na E6. Zobaczcie, że tutaj jest atak na piona. I cały myk polega na tym, że ten skoczek jest wyłączony z gry. Nie można zbić pionka na C5, on jest dobrze broniony. A hetman z e6 ma chrapkę na pionka. I nie wiadomo jak tutaj reagować. W partii wieża z a zagrała na d1. Ale czy można zbić na przykład skoczka na c5? Tutaj trochę taktyki się pojawia. Tu Magnus wszystko miał przeliczone. Chodzi o to, żeby odciągnąć obrońcę od wieży. Zobaczcie, hetman atakuje wieżę i mogą się dziać cuda. Otóż. Cuda by się nie działy, jakby Magnus zbił, a pewnie by zbił na C5. Powierza bije C5, Skoczek by odbił, i jak Hetman zbija wieżę, to zwyczajnie Hetmanem zbijamy pionka. I tutaj e, jest równowaga materialna, ale chwilowa, bo atak na, na gońca i atak na pionka. Jeżeli goniec D4, powiedzmy, no to Skoczek E4. Pionek więcej, różnobarwne gońce, ale no Magnus takie pozycje. Wyciska bezlitośnie, z pionkiem więcej. Szczególnie byłaby duża szansa, żeby czarne wygrały tę sytuację. No ale, wieża zagrała z A na D1, wieża zagrała na A8. No cóż, tu mogę powiedzieć bardzo ładny ruch. Taki odchodzący od wszelakich tutaj taktycznych możliwości. Hetman na C1, i Hetman zbił pionka. No i tutaj. Magnus ma pionka więcej. Robi się ciężko dla, mm, dla białych. Pytanie jest takie, czy można zbić tutaj skoczka? Otóż, jakbyśmy zbili skoczka na D7, goniec by odbił. Wydawałoby się, że białe mają dwie figury za i jest świetnie, ale wskakuje wieża z A na D8. I to jest mm, taki celowy zabieg. Magnus chciał tej pozycji, bo na przykład po wymianach Pozycja jest dosyć trudna dla białych. Ocena sytuacji przez mistrza świata jest perfekcyjna. Ja powiem szczerze, nie wiem, jakbym ocenił tę sytuację, jakbym miał na szachownicy, czy wolałbym grać to białymi, czy czarnymi, bo nie widać nic konkretnego dla czarnych, a białe mogą próbować stabilnie grać skoczkiem tutaj i postawić na C4, byłoby super. Tylko, że no właśnie, Magnus to lepiej przeliczył. Jest duża przewaga czarnych ze względu na jednak wolną linię. Jakieś opcje przełomów C4, może Hetman E2 i groźba wieża D1. Magnus to widział, Magnus tak chciał grać. No, Pragnananda Nanda tak nie zrobił. Mianowicie zagrał H3, więc jak widzi, że Mistrz świata oczywiście zbija pionkę i oddaje dwie figury za wieżę, no to coś tu musi nie grać, więc, no ale na pewno też przeliczył oczywiście. Wieża zagrała na A7 w tym momencie. No, obrona wiadomo. Hetman D2. Hetman zagrał na G6. Skoczek H4 zaatakował Hetmana, Hetman E6. Cały czas tutaj wolna linia, zobaczcie. Są czasami opcje na A1, no teraz nie, ale też na E2 z próbą wymiany Hetmanów. W każdym razie mnie y, bardzo zdumiewa fakt, że goniec C8 w ogóle nie gra w tej partii, to znaczy nie, nie został poruszony. Skoczek zagrywa na F5, bardzo rzadki zresztą widok. Skoczek F5 i posunięcie C4. Dobry ruch jak najbardziej, tutaj rekomendowany. Chociaż dosyć ciekawą opcję mo można by było zagrać pod tytułem. Bardzo ciekawy, też wariant, i trzeba trochę policzyć. Mianowicie, goniec B7 w końcu mógłby wyjść. I teraz, tak. Jeżeli tutaj wieża by zbiła na D7, no to prosta rzecz, Hetman zbija skoczka i wszystko gra. Pionek więcej, parę gońców, no tutaj się wszystko trzyma, spora przewaga w ogóle czarnych. Jeżeli w tej sytuacji skoczek by na przykład wybił z szachem, no to Hetmany byśmy wybili. Wymiana Hetmanów raczej jest nieunikniona, żeby zepsuć pionki tutaj u czarnych, to znaczy w tej sytuacji mocniej przepraszam, nie wymiana Hetmanów. Właśnie cały myk polega na tym wariancie, trochę się tutaj zagalopowałem. Cały myk polega na tym, że tutaj zbijamy wieżę. To jest ciekawe zegranie. z tego względu, że Hetman teraz, no, nie ma za, za dużo odejść jakichś takich dobrych. Na przykład Hetman d2, to goniec zbija na b3. No i tutaj są atakowane figury i w tym momencie, jak na przykład skoczek wybija, skoczek wybija, spora przewaga czarnych. Jest to wygrana pozycja, około, około minus 4 przewagi dla Czarnych. Ja tutaj specjalnie nie pokazuję silnika, gdyż uważam, że analiza bez silnika jest bardziej, bardziej taka pouczająca. Bo, co z tego, że silnik? Jak to lepiej oceniać pozycję samemu? Gdy gramy partię, no to. Nikt nam nie może pomagać. Dobrze, w tej sytuacji po skoczek F5 Magnus zagrał jednak C4. Hetman zagrał na D4 z opcją ataku. Na co skoczek F6? Dużo taktycznych tutaj możliwości się pojawia. Tutaj Hindus zagrał skoczek B6. No i ten ruch, no niestety, jest już poważnym przewinieniem. Chociaż wydaje się, że wszystko dobrze, bo tutaj grozi jakieś bicie cały czas. Tutaj cały czas jakieś wzięcie teraz wieży i tak dalej. Tutaj. Zwróćmy uwagę, e, czy można w tej sytuacji zbić wieżę na A7. Otóż no nie bardzo, bo skoczek D5. No tutaj też mówię cały czas taktyka, taktyka, taktyka. E, tutaj czarne e, na pewno łapią wiatr w żagle. E, no w, cóż, zobaczmy, jak było w partii. Otóż po skoczek B6, ruch, który tutaj wszystko zamyka, to C3. No i ten goniec nie ma już e, kompletnie tlenu. E, w tej sytuacji e, białe zbiły na C8. Hetman. Zbił na D5 co jest ciekawe. No i teraz, jak na przykład Skoczek zbija na A7, no to my zbijamy tutaj Skoczka na F5 i wszystko u Czarnych pięknie gra. Po wymianie Hetmanów Skoczek wybił na D5. Zauważmy, że tu wisi, tu wisi, tu wisi, tu jakiś szach grozi na A1. No jest masakra. Skoczek zbił wieżę rzecz jasna. Pionek zbił na B2. No i zbić nie można, bo dochodzi pionek, więc wieża B1. Wieża zagrała na E2. W tej sytuacji Hindus musiał uznać wyższość Mistrza Świata w tej partii i poddał partię. No, musiał poddać, bo plan jest prosty: grozi skoczek na C3 albo wieża C2, wieża C1. Jest po temacie, gonięcie C5 jeszcze wchodzi. No, jak ocenić tę partię? Magnus zagrał tak naprawdę bardzo spokojnie, nie rzucając się na przeciwnika. Wykorzystał minimalne błędy, z których przerodziły się błędy już wyższe. Ocena sytuacji była perfekcyjnie przez Magnusa oceniona. No i cóż mogę powiedzieć, Magnus prowadzi w turnieju Tata Style po tej rundzie. Zobaczymy co się będzie działo dalej. Dzięki serdeczne za oglądanie. Pozdrawiam, cześć.